Walka duchowa, rozdział 46. Modlitwa w formie rozważania. Jeśli chcesz modlić się przez dłuższy czas, przez pół godziny, godzinę lub dłużej, do modlitwy dodaj rozważanie życia i męki Jezusa Chrystusa stosownie do cnoty, której pragniesz. Na przykład jeśli chcesz otrzymać łaskę cnoty cierpliwości, rozważaj niektóre części tajemnicy ubiczowania. Po pierwsze, jak na rozkaz Piłata, wśród krzyków i szyderstw Pan został poprowadzony przez szafarzy zła do miejsca, w którym miano go ubiczować. Po drugie, jak rozwścieczeni oprawcy zdarli z niego szaty, obnażając jego najczystsze ciało. Po trzecie, jak jego niewinne ręce skrępowano szorstkim sznurem i przywiązano do pręgierza. Po czwarte, jak z poranionego i poszarpanego biczami ciała Jezusa na ziemię trysnęły strugi boskiej krwi. Po piąte, jak kolejne uderzenia w te same miejsca rozjątrzyły wcześniejsze rany. Do tego rozważania wykorzystaj zmysły, aby na ile to możliwe odczuć straszliwą udrękę i dojmujący ból, które znosił Twój najdroższy Pan w całym swym najświętszym ciele. Następnie skoncentruj swoje rozważania na Jego najświętszej duszy, zgłębiając, na ile tylko zdołasz, cierpliwość i łagodność, z jakimi znosił te męczarnie, stale przy tym łaknąc coraz większych i dotkliwszych cierpień dla większej chwały Ojca i dla naszego zbawienia. Rozmyślaj o tym rozpalona żarliwym pragnieniem znoszenia udręki, albo patrz, jak Jezus prosi Boga, by udzielić Ci łaski cierpliwego niesienia krzyża, który Ci ciąży, lub jakiejkolwiek innej łaski. Dlatego wielokrotnie nakłaniając wolę do cierpliwego znoszenia wszystkiego, zwróć umysł do Ojca. Podziękuj Mu najpierw za to, że powodowany jedynie miłością posłał na świat swojego jednorodzonego Syna, by znosił nieprzeliczone męczarnie i wypraszał dla Ciebie łaski. Później proś go o łaskę cierpliwości mocą uczynków i błaganie jego Syna.